dobry, dzień dobry. Od razu, na samym początku powiem tylko tyle. Będzie inny dźwięk, inny obraz, no jakaś taka inna jakość tego wszystkiego. To widać gołym okiem, tak? Tak jak teraz. Ponieważ doszło tutaj do małej usterki i nie wiem w sumie, co będzie dalej. Popsuło się. Popsuło się w aparacie. Mianowicie chodzi tutaj o slot na kartę pamięci. Dlatego, że dzisiaj rano, jak miałem zamiar vlogować, bo miałem zamiar vlogować dzisiaj uczciwie, kulturalnie, mówię, zacznę vlogowanie, będzie fajnie. Mówię, jest na to czas. Wsadziłem rano kartę pamięci, tak jak zwykle, wyciągnąłem ją z laptopa i tak dalej, i tak dalej. Coś tak na początku był delikatny opór był, ale tak poruszałem, tak jak teraz i weszło, nie? Dobra, zamknąłem klapkę, włączyłem. I bo pojawił się komunikat, nie można odczytać karty pamięci. Ja mówię, kurde, kolejna karta pamięci się popsuła, mówię, co jest? Wyciągam tę kartę pamięci, a z tą kartą pamięci razem wypadł jakiś taki kawałek metalu i taka dosłownie mini sprężynka. Ja mówię, oho, się zrobiło. Potem próbowałem wsadzić kartę pamięci, w ogóle nie szło. Ona tak gdzieś delikatnie wchodzi, ale to na takim etapie, że tylko tyle, że sobie wchodzi, nic więcej tam nie ma. Mi tu cały czas wyświetla u góry, że no card. Dalej nie chcę wejść, nie można zamknąć klapki. O, coś takiego się pojawia. Gdzie to pokazywać? Tu, o. Właśnie, więc lipa. Aparat tani nie był. Gwarancja się już skończyła, bo teraz w październiku strzeli mu 3 lata. No ale 3 lata na aparat, który w sumie z domu wychodzi mało. Bardziej to tak, wiecie, domowo, wiecie, to teraz w tym telefonie to nie wiem nawet gdzie tu patrzeć, żeby to miało ręce i nogi, także będzie taki film na zasadzie galimatiasu. A Jezu, i tutaj powiadomienia wszystkie przychodzą, właśnie dlatego ja nie lubię telefonem, kurczę, i w ogóle to jak to stoi na tym statywie, bo ja to tak zrobiłem po swojemu, bo nie mam specjalnych uchwytów na telefon, nigdy się nie okupowałem w takie rzeczy, ponieważ nie nagrywałem telefonem tam chwilę przed na samym początku, tak, ale potem wiedziałem, że i tak uderzę w kamerę, czy tam w jakiś aparat, no bo tak zdecydowanie byłoby mi lepiej, wygodniej. Weźcie teraz przenosić z tego, z telefonu na laptopa, to zawsze się dłużej schodzi. Kartę wsadzam do specjalnego slotu w laptopie, chwila, moment, przenosi się wszystko i jest w porządku. Także kawczana się napijmy. Dla załagodzenia nerwów. Byłem rano wkurzony i to bardzo. Ponieważ to jest dla mnie teraz trudny wybór. Skontaktowałem się z serwisem, który naprawia aparaty i pani powiedziała, że takiej naprawy dawno nie było. Więc cenowo nie mogła mi się określić, ile to będzie, ponieważ trzeba zrobić wycenę. Na szczęście wycenę robią za darmo, więc dzisiaj tam pojadę, bo i tak będę w Warszawie. I bo niestety u mnie w Legionowie nie ma takiego punktu, więc muszę wybrać się stricte do Warszawy. A że ten serwis akurat naprawia aparaty typu Sony, no to mówię, ok, może być, tak? Więc cóż mogę powiedzieć, no pojadę, zobaczę, niech zrobią wycenę. Pani powiedziała, że ten slot karty jest przyczepiony do płyty głównej, co nie brzmi dobrze. Jeżeli się okaże, że trzeba to wymienić razem z płytą główną, no to będzie suma duża. Więc no nawet sama stwierdziła, że to chyba będzie nawet bardziej się opłacało kupić nowy aparat, niż inwestować w ten, w naprawę. A jeżeli to będzie jakaś błahostka, no to i tak muszą zrobić wycenę, bo na razie to nie wiadomo, co tam jest. Wypadły dwie części, tak? Ja wam powiem, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Inwestować w nowy aparat? Nie. W ogóle totalnie nie mam ochoty. Dlatego, że ja na samym początku nakręcania filmów, oczywiście, postanowiłem sobie, że kupię ten aparat, zainwestuję w to wszystko, zobaczymy, może ten YouTube zacznie przynosić pieniądze. Długo nie mogłem zebrać ilości subskrybentów, bo w godzinach oglądalność była. Bo wiecie, w YouTubie to trzeba spełniać kilka warunków. Tamte dwa pozostałe warunki jakby spełniałem. No i mówię, nie będzie tu się patrzeć w ogóle, to jest jakiś koszmar. Natomiast nie miałem takiej ilości widzów, no ale jak już tę ilość widzów zdobyłem, no to włączyłem tę monetyzację kanału i te zarabianie, to wszystko gdzieś tam pięknie ładnie. Ale to są takie grosze, że nie czuję w ogóle presji do tego, żeby ten aparat kupić. Bo gdyby to było na jakiejś granicy tutaj, że te pieniądze są chociaż minimalnie spoko, no to oczywiście miałbym taką potrzebę inwestować w ten aparat, bym wiedział, że no jest po co. W tym wypadku
Nie. Oczywiście no nie chcę zamykać kanału, bo nie. Ewentualnie przestaniemy na właśnie tej słabej jakości głosu, obrazu, no przez telefon, tak? Dla mnie to będzie duże utrudnienie, ponieważ, no mówię, najgorsze jest przerzucanie z telefonu na laptop. Mimo tego, że to jest kompatybilne z moim laptopem, no bo tamto to jest MacBook, to jest iPhone, wiecie, od jednego producenta powinno wszystko szybko, ładnie iść. Natomiast no, w rzeczywistości to wygląda tak, że ja podłączam nawet przez kabel, przeciągam z telefonu na pulpit jakiś tam klip, no i to się schodzi, to się ściąga i się ściąga i się ściąga. A czasem, wiecie, ja bardzo szybko te filmy muszę montować, mam mało czasu, zwłaszcza, że to jest związane gdzieś tam między pracą czy coś. Ja nie mam czasu na takie pierdolamento. To musi być ściągnięte tu i teraz. To musi być zrobione. Dlatego potestuję. Dzisiaj, no niestety z racji, że no jestem trochę wkurzony tym aparatem i tym wszystkim i nie chcę wam przesyłać swojej negatywnej energii, nie będzie vloga. Będzie po prostu tylko ten film pogadankowy z informacją, że coś się wydarzyło. Sony dało ciała. No za takie pieniądze, wiecie, żeby to jeszcze naprawdę była jakaś wielka eksploatacja, żebym ja, nie wiem, po górach, po plażach chodził, żeby tu się piasek dostawał, woda, cokolwiek i tam się coś popsuło, no to by było, że sam sobie tutaj nagrabiłem, ale ten aparat głównie jest praktycznie w domu, a nawet jak go brałem gdzieś tam wcześniej na jakieś nagrywki, to on chowany w saszetce, wiecie. No poza tym to padł mechanizm od karty, no. No, ale wiecie, no nie wyjmuj karty. No musisz te karty wyciągać, już musisz ściągać te klipy. Nie mogę zostawiać ładowania i ściągania wszystkiego przez tutaj wejście, bo przecież to wejście też prędzej czy później się w końcu wyrobi, będzie tragedia, więc ja używam tego wejścia tylko i wyłącznie do ładowania. A kartę, tak jak jest to skonstruowane, wyciągam po prostu, umieszczam w laptopie, ściągam pliki i w temacie tyle. Także pupa czarna dzisiaj na całego. No nie podoba mi się to. Ale stało się. Się nie odstanie. No tutaj Sony mnie zawiodło. Mnie zawiodło. Niestety. Ale wiecie, spokojnie. Tyle youtuberów nagrywa telefonami. Wszyscy żyją. Ja też żyć będę. Tylko po prostu troszeczkę komfort mniejszy, no bo tym telefonem. Telefonu na statyw jako tako sobie nie zrobię. Aczkolwiek patrzyłem, są specjalne uchwyty na telefon, które się przykręca tak jak aparat do statywu i normalnie z tym funkcjonujesz, więc tyle, chwała Bogu, że to jest. Więc ja na razie tego uchwytu nie kupuję, żeby nie inwestować kasy. Na razie będziemy się męczyć, będziemy go stawiać gdzieś tam, ten telefon, żeby tylko do nagrywania było. Natomiast jeżeli naprawa okaże się duża, droga, to ja nie będę w to inwestował, bo tak jak mówiłem, to jest aparat tylko i wyłącznie do nagrywania na YouTube'a, który dla mnie kokosów nie przynosi, w ogóle tam pieniędzy to tyle przynosi co nic, że ja nie będę w to inwestował. Ktoś może powiedzieć, ale ty jesteś materialistą. No ja rozumiem, no jestem materialistą, bo ja mam 1 200 000 innych potrzeb finansowych niż, wiecie, inwestować w coś, co nie przynosi pieniędzy. Aparat miał się zwrócić, tam może się już i zwrócił faktycznie przez te 2 lata, kiedy zarabiam. Ale to też, czy się zwrócił w całości, to raczej nie. W zupełności na pewno nie. Także no, dlatego możecie wiedzieć, jakie to są pieniądze. Pamiętam, tutaj mojemu koledze pokazywałem moje zarobki, to on mówi, że to jest śmiechu warte, że to w ogóle on to by się nawet w to nie bawił. No widzicie, więc są ludzie, którzy by się tego nie bawili, a są tacy jak ja, że jeszcze gdzieś tam podoba mi się to nagrywanie i ten kontakt z wami. Chociaż ostatnio jest mega utrudniony. Przepraszam, okno jest otwarte. Nie wiem, jak ten mikrofon będzie ściągał, bo od aparatu to wszystko ściągał. Tutaj świetnie jest ten mikrofon, nie mogę powiedzieć. Ale no do meritum. No ten kontakt właśnie, że to odpisywanie i tak dalej, no jest utrudniony, bo jestem na etapie przyzwyczajania się do nowej rzeczywistości. Doskonale wiecie, o ile rano wychodzę chwilę po 4 i jadę, to w pociągu śpię. Ja o tym mówię. Po prostu wchodzę do pociągu i to jest samoistne. Ja się opieram o szybę i zasypiam. Po prostu. Wracam, tym bardziej zasypiam, bo jestem po 12 godzinach ciężkiej pracy, naprawdę. Więc śpię. Wtedy wam nie odpisuję. Wcześniej jak jeździłem na kursy, szkolenia, no to odpisywałem, bo miałem trochę czasu, bo miałem tej energii, bo wszystko było. Teraz jest inaczej. Najpierw się muszę przyzwyczaić, zaklimatyzować, a potem będę się martwił. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Nie jest fajnie wcale. Jakby się wydawało i jakby się chciało. Ale jest jak jest i na razie inaczej nie będzie. Tutaj tylko mówię, jestem mocno zawiedziony no, sprzętem, no, żeby nawaliło na takiej płaszczyźnie, no coś takiego.
Prędzej bym powiedział, że ta bateria mogłaby już zacząć jeszcze bardziej szwankować, bo bateria też mocna nie jest. Czasem jest tak, że jak mam długiego vloga, nagrywam, to doładowywuję aparat, no bo faktycznie ta bateria już tam pokazuje te kosteczki mało i wiem, że przy dłuższej rozmowie on po prostu się rozłączy. Więc żeby tego unikać, to staram się tam doładowywać i żeby tej katastrofy po drodze nie było. No ale tutaj, no... Szybko się wyeksploatował, no po prostu sprzęt za tyle pieniędzy i od takiego producenta, no nie podoba mi się. Chociaż nagrywanie telefonem o tyle jest trochę prostsze, jeżeli to tak mogę w ten sposób nazwać, że ten telefon i tak przy sobie mam. Aparat jest problematyczny pod tym kątem, że gdziebym nie jechał, to muszę wygospodarować dla niego miejsce. Ja jestem człowiek wygodny. Uwielbiam założyć sobie tutaj nerkę, taką wiecie, testaszerkę do pasa przyczepianą. Tu chyba portfel, klucze, telefon i to jest w sumie, ja nic więcej nie potrzebuję. No a jak mam aparat, no to już aparat do tej nerki nie wejdzie. Wtedy muszę wybrać testaszerkę zakładaną przez ramię, wiecie, nie? To już jest dyskomfort, bo już musisz to nosić, wiecie. I tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. No nieciekawie. Nie fajnie. No ten obraz tutaj, no nie wiem, mówię, nawet nie wiem, gdzie się patrzeć na to wszystko. Jest mi dziwnie po prostu przez ten telefon. Tyle czasu nagrywania przez aparat, a tutaj nagle taka sytuacja, że przez telefon. No stało się, no. No i z tym telefonem, no to mówię, o ile mogę sobie kupić część, którą będę mógł przymocowywać do statywu i przyczepę ten telefon, to problemu nie będzie. O ile... Gdybym chciał na przykład takie kiedy samochodem, teraz specjalne uchwyty jeszcze do samochodu kupować, to się już się kasa robi. No znowu zbieranie, wydawanie kasy na coś, co nie przynosi kasy, to słabo. Już sobie lepiej radzić czymś, co ma się pod ręką, nie? Więc mówię, no będzie problem, no. Będzie problem. A doskonale wiem, że też lubicie, jak jadę samochodem i czasem daję wam nagrywki, takie... Stawiam aparat na desce, on sobie stoi, ja sobie jadę, on tam nagrywa wszystko, co jest przede mną. Wiem, że lubicie takie widoki oglądać. Z telefonem już będzie problem, bo nie mam jak go ustawić tak, żeby on, wiecie, aparat to gruby jest, to on stoi sobie sam. Telefon jest cienki, jego nie postawisz. Trzeba by było już ułatwić specjalny uchwyt, na przykład taki przyczepiany do szyby i po prostu telefon tamten. Ajejku. No i teraz nagrywam kamerą przednią, która jest jakościowo słaba. Jak już ten, ewentualnie się okaże, że nie będę naprawiał aparatu, no to i kupię ten uchwyt, będę starał się odwracać aparat i gadać po prostu do tej kamery, która jest z tyłu. Ale wtedy znowu nie widzę obrazu z przodu. W aparacie to jest proste. Bo jak ja mam aparat przed sobą tak, to otwieram sobie tutaj szybkę. O, i widzicie, widać co jest przede mną, prawda? No to jest ułatwienie, to jest ułatwienie funkcjonowania. Mogę sobie to przekręcić i oglądać teraz, wiecie, no w ten sposób. I naprawdę, jak do samochodu kładę na desce ten do przodu, to właśnie zostawiam tak. Bo wtedy widzę, co się nagrywa, aparat sobie stoi, jest fajnie. Znowu jak nagrywam siebie, to przekręcam do przodu, stawiam aparat i po prostu widzę wszystko, tak? Więc jest ta inna jakość. No jest inna jakość. Widzę tutaj obraz w tym, w telefonie. Widzę obraz w aparacie. O, gdzieś zostawiłem tutaj na tym, na obiektywie. No więc zobaczymy. No jest nadzieja, że może to nie będzie jakaś duża naprawa i duże koszta. Nie będę inwestował, bo już mi się znudziło inwestować pieniędzy w coś, co pieniędzy nie przynosi. Wiecie, no ja mogę sobie dla własnych potrzeb ponagrywać raz na jakiś czas ok i nie mieć do tego żadnych oczekiwań, ale jeżeli staram się, żeby te filmy i to wszystko miało ręce, nogi i tak dalej, no to też fajnie jakby było tutaj, nie? No umówmy się, no każdy chce zarabiać. I tyle. Więc dopijam kawę. Idę się teraz pomęczę z rzuceniem tego na komputer. Proste nie będzie. I wrzucam wam po prostu ten film w ramach informacji, że no doszło do takiej minimalnej awarii. Nie wiem, jak teraz będzie z nagrywaniem. Może się okazać teraz tak, że będzie film raz na tydzień. Bo nie będę miał w ogóle ochoty bawić się z tym telefonem. Ale na razie nie zakładajmy czarnych scenariuszy. Zobaczmy, co to tam wyjdzie. Ja dzisiaj telefon, aparat zawiozę. Podejrzewam, że dzisiaj nic mi nie powiedzą, bo ja będę dość późno w Warszawie, bo po 15, a serwis jest otwarty do 17. Więc wątpię, bo oni dzisiaj go wzięli, oglądali. Być może jutro, pojutrze dopiero jakaś wstępna informacja będzie. Chyba, że nie mają tyle pracy, no to może ten pan majster dzisiaj usiądzie do niego i dzisiaj dostanę informację, że no, kosztorys jest taki i taki, nie? Czas i życie pokaże, jakby nie było. A tymczasem dziękuję wam. Będzie miło za łapeczkę, to chociaż tą łapką mi się wspierzcie. Dajcie mi wsparcie łapką,
dla poprawy humoru po uszkodzeniu tego sprzętu. No, jestem mega niezadowolony. No nic nie idzie zrobić, nic, to w ogóle tu nie chce wchodzić. Niby tam kawałek wchodzi, dalej już nie chce wchodzić. Wiecie, żeby to jeszcze tak było, że ja włożę tylko kawałek i on będzie łapał, tą taśmą zakleił, jakoś to wyszło. Ale tu no cards, no. Przykro. Nic z tego nie będzie. Trudno. Życie. Dobra. Powiem tak, mam nadzieję, że do zobaczenia za niedługo. Trzymajcie się.